serdecznie wszystkich Państwa na teście wiedzy o Józefie Piłsudskim. Szczególnie serdecznie witam uczniów i nauczycieli, którzy postanowili dziś zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi osoby marszałka Józefa Piłsudskiego. Wyjaśnijmy też wyjątkową okazję naszego dzisiejszego spotkania. Tą okazją są imieniny marszałka, które przypadają na dzień 19 marca, więc jesteśmy właściwie w przeddzień imienin. Organizatorami dzisiejszego wydarzenia są Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego. Partnerem strategicznym całej akcji jest Bank Zachodni WPK. Zaś partnerami organizacyjnymi jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, w której właśnie się znajdujemy, oraz portal piłsudski.org. Chciałam przedstawić także naszych gości w studio. Jest z nami pan Krzysztof Jaraczewski, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i wnuk marszałka Piłsudskiego w jednej osobie. Pan Jacek Rusiecki, prezes Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego. Są z nami także eksperci muzeum, historycy. Pan profesor Grzegorz Nowik, którego nasi widzowie znają już z mini wykładów, które pojawiły się wcześniej w sieci, oraz pan Wojciech Markert. A teraz sprawdźmy, w jakich miastach będą rozwiązywać nasz dzisiejszy test uczniowie. Jak widzimy, uczniowie i nauczyciele szkół są z nami w całej Polsce. We wszystkich województwach jesteśmy. I to zarówno w dużych miastach, jak i w małych miasteczkach. Widzimy Zamość, Białystok, Kraków, Suwałki. Oczywiście wszystkich nie jesteśmy w stanie wymienić, ale jest z nami także miasto Marszałka, czyli Sulejówek, który serdecznie pozdrawiamy. No i życzymy powodzenia oczywiście. Powiem tylko, że do naszego testu zgłosiło się 250 szkół i uwaga, 1700 uczniów z całej Polski, jak już wcześniej wspomniałam. Bardzo się cieszymy, wszystkich witamy, życzymy powodzenia. Są u nas także w studio drużyny, które właśnie dzisiaj będą grać, rozwiązywać nasz test. Stają w szranki ze sobą. Pod okiem naszych ekspertów będą rozwiązywać ten test. Pierwsza drużyna, bardzo prężna, to są panie przedstawicielki Banku Zachodniego, naszego partnera strategicznego, tak jak wspomniałam. Druga drużyna to jest drużyna Związku Strzeleckiego. Trzecia drużyna to przedstawiciele Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z drugiej mazowieckiej drużyny ZHR z Zalesia Górnego. Witamy serdecznie. Również trzymamy kciuki oczywiście. Proszę Państwa, w okresie II Rzeczypospolitej dzień imienin marszałka był szczególnie uroczyście obchodzony w całej Polsce. Przygotowaliśmy krótki materiał filmowy oparty na wspomnieniach żony marszałka, pani Aleksandry Piłsudskiej, w którym opisuje ona, jak ten dzień wyglądał w Milusinie w Sulejówku. W materiale usłyszymy głos córki Aleksandry Józefa Piłsudskich, pani Jadwigi Jaraczewskiej oraz głos ich prawnuczki Wandy Onyszkiewicz. Imieniny męża nieodmiennie przewracały normalny tryb życia w Sulejówku. Goście zatłaczali pokoje od rana do wieczora. Krewni, przyjaciele, bliscy znajomi, reprezentacje wojskowe, POW, legioniści, przedstawiciele najrozmaitszych organizacji i wiele, wiele innych osób przybywało nawet z krańców Polski, aby zapewnić męża o swej lojalności, przywiązaniu i miłości. Każdego trzeba było przyjąć osobiście. Największą przyjemność sprawiali mężowi ludzie prości, dawni szeregowi z legionów, chłopi i robotnicy, z których nie jeden szedł pieszo przez cały dzień do Sulejówka. Chłopi przynosili ze sobą jaja, masło, ser, domowe wino, a czasem nawet żywe ptactwo i zwierzęta. Pamiętam, że na jedne imieniny mąż dostał 2 psy, przeszło 10 królików, 1 owcę, sarenkę, lisa, gęś i wojowniczego koguta. Mąż rozbrojony tymi prezentami stanowczo odmówił pozbycia się tego zwierzęcia. Tradycja obchodzenia imienin męża w szerszym, pozarodzinnym gronie rozpoczęli legioniści podczas I wojny światowej. W roku 1914, gdy wyruszał na wojnę, ofiarowano mu malutki obrazek Matki Boskiej Ostrogramskiej w srebrze. Obrazek ten nosił zawsze przy sobie, aż do ostatniej chwili życia. W roku 1915 wraz z życzeniami ofiarowali mężowi złoty zegarek z napisem: kochanemu komendantowi
korpus oficerski. Gdy w roku 1931 dzień jego imienin przypadał w czasie jego pobytu na Maderze, otrzymał również mnóstwo powinszowań od bliskich i obcych ludzi. Przesyłki liczono w tonach. Jak mogliśmy usłyszeć, imieniny stawiały na głowie błogi spokój mieszkańców Milusina. Panie Jacku, zwracam się do prezesa Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego. Założycielkami fundacji były córki marszałka, Wanda Piłsudska i Jadwiga Jaraczewska. Proszę powiedzieć, czym zajmuje się fundacja i na czym polega jej wyjątkowość? Tak, to bardzo ciekawa instytucja, bo jest dla mnie wielką przygodą współpraca z obiema córkami, dzisiaj już niestety nieżyjącymi. Z panią Jadwigą pracowałem znacznie dłużej, pani Wanda wcześniej zmarła. Natomiast fundacja ma prawie 22 lata, a ponad 22 lata zabiegała o to, żeby powstało Muzeum Józefa Piłsudskiego. Udało się to w 2008 roku, w 90. rocznicę odzyskania niepodległości. Podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o powołaniu Muzeum Józefa Piłsudskiego. I od tej pory trwają bardzo pilne starania o to, żeby muzeum powstało właśnie w Sulejówku. I to był do tej pory nasz główny cel. Fundacja oczywiście ma ich znacznie więcej, natomiast to jest najważniejsze nasze przedsięwzięcie. Korzystając z okazji, życzę Państwu powodzenia w teście i dziękuję. Na pewno się przyda. Dziękujemy bardzo. A teraz, szanowni Państwo, nadchodzi wielka chwila. Czas rozpocząć nasz test. Krótko powiem o zasadach naszego testu. Test został podzielony na 6 rund. Każda runda dotyczy konkretnego etapu życia marszałka. W każdej rundzie jest 5 pytań i 3 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Uczestnicy na odpowiedź mają 20 sekund. Czas mierzymy od momentu pojawienia się pytania na monitorach uczestników. Wybranej odpowiedzi nie można zmienić, co oznacza, że liczy się tylko pierwsza zaznaczona odpowiedź. Po 20 sekundach prawidłowa odpowiedź zaznaczana jest na zielono. Uczestnicy walczą o zwycięstwo w kilku kategoriach. Najlepszy uczeń, najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel, czyli ten nauczyciel, którego uczniowie osiągną najlepszy wynik, najlepszy uczeń z Sulejówka oraz najlepsza drużyna w studia. Liczy się trafność odpowiedzi i uwaga, czas jej udzielenia. Zwycięzców we wszystkich kategoriach poznamy po rundzie 6. Przechodzimy w takim razie do rundy 1. W rundzie 1 zgodnie z ogólnymi zasadami mamy 5 pytań, 3 odpowiedzi, jedna odpowiedź prawidłowa. Mamy 20 sekund na odpowiedź. Czas mierzymy od momentu pojawienia się pytania na monitorach. Zaczynamy. Pytanie pierwsze. W roku 1882 Józef Piłsudski zaangażował się w działalność spójni. Było to a. legalne uczniowskie koło zainteresowań, b. pozaszkolne stronnictwo polityczne, c. tajne kółko patriotyczno-samokształceniowe. Pytanie drugie. W dniach 2-7 marca 1886 roku Józef Piłsudski przebywał w areszcie w Charkowie. Było to rezultatem a. zaangażowania w działalność polityczną środowisk socjalistycznych, b. przynależności do organizacji Narodna Wola, c. udziału w demonstracji studenckiej. Pytanie trzecie. Proces toczący się w sprawie spisku na życie cara Aleksandra III, w który zamieszany był Józef Piłsudski, miał miejsce w dniach 27 kwietnia 1 maja 1887 roku w a. w Moskwie, b. w Wilnie, c. w Petersburgu.
Pytanie czwarte. Dwudniowy bunt skazańców politycznych, domagających się złagodzenia reżimu więziennego, wybuchł w trakcie pobytu Józefa Piłsudskiego w irkuckich kazamatach. Mimo że Ziłk nie uczestniczył czynnie w rewolcie, wymierzono mu karę w postaci a. dodatkowych 6 miesięcy uwięzienia, b. półrocznego przedłużenia pobytu na zesłaniu, c. przymusowych prac na rzecz carskiej administracji w Kireńsku. Pytanie piąte. W sierpniu 1890 roku Józef Piłsudski trafił do nowego miejsca swojego zesłania na Syberii. Znalazł się w miejscowości znanej jako główne i największe miejsce karnego osiedlania księży, uczestników powstania styczniowego. Jej nazwa to a. Kireńsk, b. Tunka, c. Kułtuk. Proszę Państwa, zakończyliśmy rundę pierwszą i pierwsze emocje mamy za sobą. Zanim poznamy wyniki po tej rundzie, zwrócę się do pana profesora Grzegorza Nowika, naszego eksperta, z takim pytaniem. Panie profesorze, matka Karola Wojtyły lubiła ponoć powtarzać, że mój Lolek będzie wielkim człowiekiem. Ja chciałam zapytać, czy mały Ziuk przejawiał jakieś niezwykłe talenty, jakieś cechy osobowości wybitne, które wskazywałyby, że on również w przyszłości będzie wielkim człowiekiem? Tak jak każdy kilkunastoletni chłopiec potrafił psocić i potrafił troszkę urwisować. Natomiast wśród tych talentów, które zdradzały nieprzeciętne zdolności Józefa Piłsudskiego, należy powiedzieć o pisemku, które jako kilkunastoletni właśnie chłopiec wydawał w Wilnie. To pisemko nosiło nazwę Gołąb Zułowski. To było specyficzne pisemko, niedrukowane, nawet niepowielane, a jedynie pisemko przepisywane ręcznie, gdzie były fragmenty literatury, opowieści pisane przez rodzeństwo braci. Kilkadziesiąt numerów tego pisemka wydawano, więc proszę zwrócić uwagę, jak rzetelnie, jak bardzo systematycznie trzeba było tego typu działalność prowadzić. To tyle. Bardzo dziękuję. A my mamy już wyniki po pierwszej rundzie. No więc na początek kategoria najlepszy uczeń. Na miejscu trzecim Wiktoria Serafin z III Liceum Ogólnokształcącego imienia Unii Lubelskiej. Na miejscu drugim Barbara Batycka, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, V Liceum Ogólnokształcące. I miejsce pierwsze Maciej Romanowski, XV Liceum Ogólnokształcące imienia Narcyzy Żmichowskiej. Teraz kategoria najlepszy nauczyciel. Pani Mirosława Bajszczak-Krzyżanowska z 15 Liceum Ogólnokształcącego imienia Narcyzy Żmichowskiej. I zobaczmy, kto w tej rundzie był najlepszy w naszym studio. Pierwsze miejsce drużyna Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. No, gratulujemy. A ja mam pytanie tym razem do zespołu Banku Zachodniego. Pani widziałam w trakcie rozwiązywania, były bardzo skupione. Czy pytania okazały się trudniejsze niż Pani przewidywały? Nie, pytania nie były trudne. W ostatnim pytaniu ubiegł nas czas. Za dużo zastanawiałyśmy się, ale wszystkie pytania znałyśmy odpowiedzi, jak dotychczas. To nie były strzały. Bank Zachodni jest partnerem strategicznym naszego dzisiejszego wydarzenia. Chciałam zapytać, czy to przez jakąś szczególną atencję do marszałka Józefa Piłsudskiego? Również dlatego, ale tak naprawdę nasz bank od kilku lat z radością włącza się w różne inicjatywy historyczne, a szczególnie bliskie są nam projekty edukacyjne adresowane dla młodzieży, dlatego tutaj jesteśmy i z wielką radością uczestniczymy i wspieramy ten projekt. Bardzo dziękuję. A my, proszę Państwa, przechodzimy do rundy drugiej.
Zasady w rundzie drugiej są takie same jak w rundzie pierwszej, czyli mamy 5 pytań, 3 odpowiedzi, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa i 20 sekund na poprawną odpowiedź. Czas mierzymy od momentu pojawienia się pytania na monitorach uczestników. Zaczynamy. Pytanie pierwsze. W którym roku powstała Polska Partia Socjalistyczna? A. W 1887, B. W 1890, C. W 1893. Pytanie drugie. Jak nazywała się maszyna, na której Józef Piłsudski drukował robotnika? A. Bostonka, B. Robotnica, C. Stonka. Pytanie trzecie. Co nazywano przedsionkiem Sybiru? A. Szpital psychiatryczny Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Petersburgu, B. Sąd w Petersburgu, C. Pawilon X w Cytadeli Warszawskiej. Pytanie czwarte. Kto pomógł Józefowi Piłsudskiemu zbiec ze szpitala psychiatrycznego w Petersburgu? A. Władysław Mazurkiewicz, B. Aleksandra Szczerbińska, C. Walery Sławek. Pytanie piąte. Iloma osobami dowodził Józef Piłsudski podczas akcji pod Bezdanami? A. 6, B. 17, C. 30. Proszę Państwa, zakończyliśmy rundę drugą. Zanim ogłosimy wyniki, znowu zwrócę się do naszego eksperta, pana profesora Grzegorza Nowika. W jednym z odcinków naszych filmowych wykładów, poświęconych właśnie towarzyszowi Wiktorowi, wspomina pan o jego działalności partyjnej, wydawniczej oraz bojowej. Mam tu na myśli oczywiście udział w organizacji bojowej PPS. Ta działalność konspiracyjna wymagała bezwzględnego zaufania do najbliższych współpracowników, a jednocześnie ogromnej dyskrecji. Chciałam zapytać, kto w tym czasie był najbliższym współpracownikiem, może też przyjacielem Józefa Piłsudskiego? Do kogo miał największe zaufanie? Takich współpracowników było bardzo wielu. Jak sama pani powiedziała, bez zaufania, bez pewności, bez możliwości pełnej ufności wobec najbliższych przyjaciół, niemożliwa była działalność struktur konspiracyjnych PPS-u. Wśród takich osób można tutaj wiele wymienić. To był i Felix Perl, i Witold J. Konarkiewicz, i Leon Wasilewski, był późniejszy między innymi prezydent Stanisław Wojciechowski. Można powiedzieć, że takich osób było wiele. I spośród tych, których wymieniłem, chyba Felix Perl to jest osoba, do której napisał list testament przed akcją pod Bezdanami, adresowany do Felka, który mój nekrolog pisać będzie. Także jest to niezwykle szczery, osobisty list właśnie w stosunku do osoby, która chyba cieszyła się jego największym zaufaniem. Bardzo dziękuję. A my możemy już podsumować rundę drugą.
pytania po rundzie drugiej. Zobaczmy, kto był w czołówce w kategorii najlepszy uczeń. Na miejscu trzecim Gabriela Woś z gimnazjum nr 1 imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Na miejscu drugim Wiktoria Serafin, trzecie liceum ogólnokształcące imienia Unii Lubelskiej. A na miejscu pierwszym Weronika Jarzębak, drugie liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Teraz zobaczmy kategorię najlepsza szkoła. Pierwsze miejsce, pierwsze liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Tomasza Zana we Wschowie. Bardzo dziękuję. No dobrze, a kto po tej rundzie był najlepszy w naszym studiu? Drużyna Bank Zachodni WBK. Mamy zmianę lidera. Gratulujemy serdecznie. Mam pytanie do drużyny Związku Strzeleckiego. Po pierwsze, czy pytania trudne? To zależy od pytania. Które pytanie sprawiło najwięcej kłopotów w tej rundzie? Zdecydowanie pytanie ostatnie. Mhm. A proszę, powiedzcie nam, jak długo przygotowywaliście się do tego testu? To jest kwestia względna. Można powiedzieć, przez cały tok naszego bycia, chociażby w Związku Strzeleckim, poznajemy postać marszałka Piłsudskiego, więc no, mniej więcej jest to na bieżąco. Mhm. Dobrze, w takim razie trzymamy kciuki również za wszystkie drużyny w naszym studiu. Bardzo dziękuję. Zanim przejdziemy do rundy trzeciej poświęconej komendantowi, chcielibyśmy wprowadzić Państwa w tę rundę fragmentem słuchowiska, w którym Józef Piłsudski mówi o swoich refleksjach, rozterkach towarzyszących mu w czasie właśnie legionowym. Bardzo proszę o fragment słuchowiska. Gdym 6 sierpnia wyprowadził strzelców na wojnę i pomaszerował na Kielce, pomiędzy mną a sztabem austriackim nie było omówionych dostatecznie ściśle warunków wzajemnego stosunku pomiędzy tworzącym się wojskiem polskim a austriackim. Skorzystałem z tego, by postawić od razu od pierwszego kroku sprawę tak, aby w młodego żołnierza wpoić możliwie wiele ambicji, honoru, miłości własnej, wreszcie poczucia niezależności od obcych i dumy z tego, że się jest pierwszym zawiązkiem Wojska Polskiego. Czułem na sobie pytające oczy żołnierza, chcącego z twarzy dowódcy wyczytać wyrok o swoim losie. Ale już kasztanka wyciąga ku mnie swój łysy łeb, szukając w moich rękach chleba. Na drogę przed zaroślami wyciąga się kolumna piechoty, która ma ze mną maszerować. Oglądam ludzi, twarze niewyspane, kaszel głuchy często rozlega się w szeregach, lecz oczy wesołe. Wśród żołnierzy rozeszła się pogłoska, że idziemy przed front. Uśmiecha się im awantura. Na czele kolumny śmigły, który wydaje jeszcze jakieś ostatnie polecenia. Jazda. Ruszamy. Wysłuchaliśmy fragmentów wspomnień Józefa Piłsudskiego, a teraz przechodzimy już do rundy trzeciej. Zasady w rundzie trzeciej są takie same jak w rundzie pierwszej i drugiej, także może nie będę już przedłużać. Pytanie pierwsze, bardzo proszę. Skąd powracał Józef Piłsudski do Warszawy w listopadzie 1918 roku? A. Z Merseburga, B. Z Magdeburga, C. Z Berlina. A poprawna odpowiedź to B. Z Magdeburga. Pytanie drugie. Jaki stopień wojskowy miał Piłsudski jako dowódca pierwszej brygady? A. Brygadier, B. Pułkownik, C. Komendant. Za chwilę zobaczymy poprawną odpowiedź. Jest to odpowiedź A, brygadier. Pytanie trzecie. Skąd wyruszyła pierwsza kompania kadrowa 6 sierpnia 1914 roku? A. Z pola Mokotowskiego w Warszawie,
B. z ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. C. z Oleandrów w Krakowie. Poprawna odpowiedź to odpowiedź C. z Oleandrów w Krakowie. Kolejne pytanie. Gdzie znajdowała się Reduta Piłsudskiego? A. pod Krzywopłotami. B. pod Konarami. C. pod Kostiuchnówką. Poprawna odpowiedź w tym pytaniu to odpowiedź C, pod Kostiuchnówką. Pytanie piąte. W czasie jakiej bitwy Józef Piłsudski został ranny w głowę? A. pod Laskami, B. pod Kostiuchnówką, C. pod Konarami. Za chwilę zobaczymy odpowiedź na ostatnie pytanie w tej rundzie. Odpowiedź A. pod Laskami. Zakończyliśmy, proszę Państwa, rundę trzecią. Czekając na podsumowanie wyników, zwrócę się do pana profesora Grzegorza Nowika ponownie. Panie profesorze, w wielu wspomnieniach i pamiętnikach legionistów znajdujemy świadectwa tego, że komendant Piłsudski bardzo często swoją postawą dawał przykład odwagi i męstwa, schodząc nierzadko ostatni z linii frontu. Ale wiemy też, że komendant wspaniale przemawiał i również swoimi przemowami zagrzewał do walki swoich żołnierzy. Chciałam zapytać, którą z płomiennych mów Józefa Piłsudskiego z tego okresu uznałby pan za najważniejszą? To tak trudno wyznaczać zawsze najważniejszą. Najłatwiej takie pytanie zadać. Otóż Józef Piłsudski znał doskonale literaturę piękną, literaturę romantyczną. Szczególnie ulubionym jego poetą był Juliusz Słowacki i wiele zapożyczeń z twórczości Słowackiego znalazło się i w dokumentach, i w przemówieniach. I jeśli miałbym wymieniać takie piękne jego przemówienia, to właśnie w latem 1916 roku z okazji nadania odznaki za wierną służbę, kiedy wspominał, że prawda, z garścią ludzi słabo uzbrojonych wyruszał na walkę o niepodległą Polskę i mówił o mieczu, o tym, o którym naród zapomniał i że ten miecz powinien być jak najsilniejszy, bo tym mieczem możemy wywalczyć niepodległość. Bardzo dziękuję. A my mamy już wyniki po rundzie trzeciej. Zobaczmy, kto po tej rundzie jest w czołówce najlepszych uczniów. Miejsce trzecie, Karolina Latek, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Wojciecha Kętrzyńskiego. Miejsce drugie, Katarzyna Latek, czyżby panie były siostrami, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Wojciecha Kętrzyńskiego. I miejsce pierwsze, Weronika Jarzębak, drugie liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. A kto jest liderem po rundzie? Po tej naszej trzeciej rundzie w kategorii najlepszy nauczyciel. Pierwsze miejsce, pan Piotr Sobański, pierwsze liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Tomasza Zana we Wschowie. No dobrze, a jak wyniki w naszym studio? Proszę bardzo, drużyna Bank Zachodni, WBK. Czyli panie się... Tutaj już drugi raz, tak? No właśnie, wspaniale. No dobrze, ja się zwrócę do naszych harcerzy. Chciałam zapytać, czy stresujecie się trochę, czy tak na luzie raczej podchodzicie do tego dzisiejszego naszego testu? Raczej na luzie. Aha. Wiadomo, telewizja to nie pierwszy raz. W takim razie powiedzcie nam proszę, czy marszałek Piłsudski to ważna postać dla harcerzy? Tym bardziej dla nas. Nasza drużyna nosi imię marszałka Józefa Piłsudskiego. W harcerstwie najważniejszy jest przykład, a nie ma chyba lepszego przykładu niż marszałek Piłsudski. Bardzo dziękuję.
krótko, zwięźle na temat. Dziękujemy bardzo. Przejdźmy zatem do czwartej rundy pytań. Zasady tej rundy dobrze już wszyscy znamy, ponieważ są takie same jak w poprzednich, dlatego przejdźmy do pytania pierwszego. Gdzie urzędował Józef Piłsudski w okresie pełnienia funkcji naczelnika państwa? A. W Belwederze, B. Na Zamku Królewskim, C. W Pałacu Kronenberga. Poprawna odpowiedź to odpowiedź A, w Belwederze. Pytanie drugie. Jak brzmiał oficjalny tytuł zwierzchnika Polskich Sił Zbrojnych w latach 1918-1921, który nosił Józef Piłsudski? A. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, B. Wódz Naczelny Wojska Polskiego, C. Naczelny Dowódca Polskich Sił Zbrojnych. Za chwilę zobaczymy, która odpowiedź jest poprawna. Jest to odpowiedź B. Wódz Naczelny Wojska Polskiego. Kolejne pytanie. Kiedy Józef Piłsudski otrzymał buławę marszałkowską? A. 14 listopada 1920 roku w święto niepodległości po zawieszeniu działań wojennych z bolszewicką Rosją. B. 19 marca 1921 roku z okazji imienin po zawarciu pokoju z bolszewicką Rosją. C. 15 sierpnia 1920 roku w czasie operacji warszawskiej dla podtrzymania ducha Wojska Polskiego w krytycznej sytuacji. Poprawna odpowiedź to odpowiedź A. Pytanie czwarte. Kiedy rodzina Piłsudskich zamieszkała w Sulejówku? A. W 1926 roku po przewrocie majowym. B. 21 czerwca 1923 roku po otrzymaniu dworku od żołnierzy. C. 13 grudnia 1922 roku po złożeniu funkcji naczelnika państwa przez Józefa Piłsudskiego. Już za chwilę okaże się, która odpowiedź jest poprawna. Jest to odpowiedź B. I ostatnie pytanie w tej rundzie. Jedna z najbardziej znanych prac Józefa Piłsudskiego, rok 1920, jest polemiką z pracą innego autora. Był nim A. Główny oponent polityczny Roman Dmowski, B. Szef francuskiej misji wojskowej generał Maxime Weygand, C. Dowódca frontu zachodniego nacierającego na Warszawę w 1920 roku Michał Tuchaczewski. Poprawna odpowiedź to odpowiedź C. Proszę Państwa, zakończyliśmy już rundę czwartą. Zanim wyniki, zwracam się z pytaniem do naszego drugiego eksperta, pana Wojciecha Markerta. Witam serdecznie. Panie Wojtku, okres 1918-1923, kiedy marszałek Piłsudski pełnił funkcję naczelnika państwa i wodza naczelnego, to czas niezwykle istotny dla budowy odrodzonej Polski. Chciałam zapytać, jakie były najważniejsze zadania, które stały przed Józefem Piłsudskim w tym czasie? No, najważniejszym zadaniem była próba pogodzenia różnorodności, wizji, ambicji, przyzwyczajeń, wiedzy i też tej pogodzenia różnorodności różnych części kraju, które trzeba było złożyć w całość. W dodatku to wszystko odbywało się w warunkach no, bardzo trudnych gospodarczo, także militarnie płonące granice, a największym wyzwaniem okazała się najazd bolszewicki. I tutaj osoba Józefa Piłsudskiego, pełniącego podwójną funkcję, dwie kluczowe funkcje, które skupione były w jednych rękach, czyli właśnie wódz naczelny i naczelnik państwa, no to zagwarantowało ten sukces, że Polska powstała jako państwo niepodległe i na tyle trwałe, że oparło się tym pierwszym burzom dziejowym w tym gorącym okresie w Europie. Bardzo dziękuję. A my możemy już podsumować wyniki po rundzie czwartej. Kategorii najlepszy uczeń w czołówce są na miejscu trzecim Karolina Latek, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Wojciecha Kętrzyńskiego.
Miejsce drugie. Katarzyna Latek, wspaniale. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Wojciecha Kętrzyńskiego. I miejsce pierwsze, pani Weronika Jarzębak. Drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Wspaniale. Bardzo dziękujemy. No to teraz nasze studio. Atmosfera coraz bardziej gorąca. Drużyna Bank Zachodni WBK. Panowie. Wspaniale, gratulujemy serdecznie. Proszę Państwa, chciałabym teraz skorzystać z okazji, że jest z nami pan Krzysztof Jaraczewski, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Tak nieoficjalnie chciałam zapytać, czy pan zna odpowiedzi na te pytania? Chociaż na jedno. Ja chyba znam odpowiedzi, ale nie wiem, czy tak szybko bym potrafił kliknąć, żeby wygrywać. Panie dyrektorze, na terenie enklawy historycznej w Milusinie, w Sulejówku, powstaje budynek muzealno-edukacyjny, a w nim wystawa stała muzeum. Chciałam prosić pana, żeby powiedział pan nam, jakie będzie to przyszłe muzeum, co wyjątkowego znajdziemy w tym muzeum. No przede wszystkim to jest zupełnie urokliwe miejsce. Sulejówek, dworek, ogrody i las dookoła, w którym będzie postawiony nowy budynek, jest absolutnie czarujące. W nowym budynku, tak jak pani wspomniała, powstanie wystawa stała. To będzie nowoczesna wystawa, która będzie opowiadała o historii Józefa Piłsudskiego, będzie opowiadała o kontekście historycznym i o epoce, więc stawianie, pozycjonowanie Polski w tamtych czasach i zresztą nawiązując do dzisiejszych czasów również, bo wiele z tych zagadnień, które się wtedy spotykało, to są dzisiaj w dalszym ciągu aktualne. Atrakcyjne będzie, bo to będzie wizualnie, nowocześnie zrobione, ale będą również dużo pamiątek, na którym dajemy duży nacisk. Z takich pamiątek, oczywiście poza buławą marszałkowską, a znak państwowości, ale też takie bardziej osobiste rzeczy, może bardziej kontrowersyjne, pistolet, który Józef Piłsudski używał w trakcie bezdan. Więc bardzo różnorodna, ale również wspomnienia innych indywidualnych ludzi, którzy też tą samą historię tworzyli. Więc to jest to, co będzie wystawa. Ale chyba najważniejsze jest to, że to będzie dostępne dla absolutnie wszystkich. Tak jak na mapie dzisiaj pokazano, że to ta historia interesuje całą Polskę i to muzeum będzie dostępne dla wszystkich z całej Polski. Wszystkie wieki, wszystkie regiony, wszystkie pojęcia, poglądy. To jest nasza wspólna historia. I myślę, że już dziś możemy zaprosić naszych internautów do tego na przyszłego muzeum. Na stulecie, wtedy kiedy będzie stulecie niepodległości, będzie otwarte muzeum. Serdecznie panu dziękuję. A my mamy dla państwa także krótką prezentację pokazującą społeczne działania muzeum. Bardzo proszę. Jak co roku gościliśmy w dworku Milusin tłumy zwiedzających. Podczas pikniku niepodległościowego, w którym udział wzięło ponad 5 tysięcy osób, pobiliśmy rekord na najdłuższą flagę biało-czerwoną. W minionym roku miało miejsce bardzo ważne dla nas wydarzenie. Rozstrzygnęliśmy konkurs na koncepcję plastyczno-przestrzenną przyszłej wystawy stałej. Zwycięskie konsorcjum to światowej sławy specjaliści w dziedzinie tworzenia wystaw. Muzeum od wielu lat gromadzi zbiory, które budowane są również społecznie dzięki naszym darczyńcom. Flagowymi projektami muzeum są nasze akcje społeczne. Po raz trzeci zorganizowaliśmy akcję Mamy Niepodległą, w której udział wzięło około 200 tysięcy osób. Muralem w centrum Warszawy zainaugurowaliśmy akcję Co na to Marszałek, której efektem była wystawa stworzona przez jej uczestników. Nasze lekcje muzealne z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a w olimpiadzie tematycznej bierze udział prawie 1000 pasjonatów historii z całej Polski. Trzecie ogólnopolskie spotkanie Klubu Nauczyciela Historii objął patronatem honorowym prezydent Andrzej Duda. Internetowy wykaz legionistów polskich rozwija się dynamicznie dzięki zaangażowaniu użytkowników. Ponad 2,5 miliona odsłon strony oraz 600 dodanych społecznie nazwisk to wielki sukces i wyjątkowy hołd złożony bohaterskim legionistom. Rok 2015 był dla nas szczególny.
ponieważ po 70 latach udało się odzyskać część oryginalnego wyposażenia dworku Milusin. Bardzo dziękuję, a my przechodzimy do rundy piątej. Zasady w tej rundzie, jak zapewne Państwo się domyślacie, nie zmieniły się, dlatego bardzo proszę o przeczytanie pytania pierwszego. Gdzie doszło do spotkania Józefa Piłsudskiego z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim 12 maja 1926 roku? A. W Belwederze, B. Na Zamku Królewskim, C. Na Moście Poniatowskiego. Poprawna odpowiedź to odpowiedź C. Pytanie drugie. Ile razy Józef Piłsudski sprawował urząd prezesa Rady Ministrów? A. Raz, B. Dwa razy, czy C. Trzy razy? Już za chwilę zobaczymy, która odpowiedź jest poprawna w tym pytaniu. Jest to odpowiedź B. Pytanie trzecie. Co oznacza termin polityka równowagi? A. Zachowanie równego dystansu wobec ZSRS i Niemiec w polityce zagranicznej. B. Równowagę między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w państwie. C. Kompromis między różnymi siłami politycznymi w kraju. Poprawna odpowiedź w tym pytaniu to odpowiedź A. Pytanie czwarte. Czyją władzę wzmacniała Konstytucja Kwietniowa? A. Prezydenta, B. Józefa Piłsudskiego, C. Sejmu i Senatu. Właściwa odpowiedź to odpowiedź A. Pytanie piąte. Gdzie został pochowany Józef Piłsudski? A. Na cmentarzu Powązkowskim, B. Na Wawelu, C. Na cmentarzu Łyczakowskim. Już za chwilę okaże się, która odpowiedź w tym ostatnim pytaniu w tej rundzie jest prawidłowa. Jest to odpowiedź B. Proszę Państwa, zakończyliśmy przedostatnią rundę naszego testu. W studio nasze drużyny bardzo skupione. Nawet zerkam, że harcerze chyba tak się wzięli do roboty. Spoważnili nam bardziej. A ja chciałam zapytać naszego eksperta, pana Wojciecha Markerta, o to, jakie były największe osiągnięcia marszałka Józefa Piłsudskiego. Bilans rządów Józefa Piłsudskiego i w ogóle II Rzeczpospolitej jest bardzo trudny, wciąż dyskutowany przez badaczy. Tutaj te starania Józefa Piłsudskiego, przygotowanie państwa i Polaków na to, co się ma wydarzyć, bo przewidywał, że czasy przyjdą trudne i okazało się, że trafnie, były wszechstronne. Ale myślę, że największym sukcesem było wychowanie całego pokolenia, które wyrosło na etasie służby państwu. Służbie Polsce. I to jest dziedzictwo, do którego i my się odwołujemy teraz i to jest chyba najważniejsze, bo te inne działania okazały się mniej lub bardziej skończone i udane i lepiej bądź gorzej oparły się próbie czasu, a to jest coś, do czego się odwołujemy do dziś. Bardzo dziękuję. A my mamy już wyniki naszego testu po rundzie piątej. Na początek tradycyjnie kategoria najlepszy uczeń. Czyżby tym razem jacyś bracia? A nie. Miejsce trzecie Karolina Latek, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Wojciecha Kętrzyńskiego. Miejsce drugie Katarzyna Latek, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Wojciecha Kętrzyńskiego. I miejsce pierwsze liderka naszego testu nadal się nie zmienia. Weronika Jarzębak, drugie liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Serdecznie gratulujemy.
No dobrze, a teraz najlepsza szkoła. Pierwsze miejsce, pierwsze liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Tomasza Zana we Wschowie. A proszę Państwa, ponieważ teraz runda następna będzie dotyczyła pobytu marszałka w Sulejówku, myślę, że nadszedł czas, żeby pokazać wyniki, kto najlepiej odpowiada w naszym teście w Sulejówku właśnie. Pierwsze miejsce, Magdalena Kaźmierczak, zespół szkół numer 1 w Sulejówku. Również gratulujemy. No dobrze, i teraz studio nasze. Co się działo w studio podczas tej rundy? Musimy chwileczkę poczekać. Miejsce pierwsze, drużyna Bank Zachodni WBK. Gratulujemy serdecznie. Wspaniale. Panie nie oddają pierwszego miejsca. Skoro wspomniałam już o Sulejówku, to przed tą ostatnią rundą ponownie chciałam zwrócić się do pana Krzysztofa Jaraczewskiego. Tym razem jako wnuka marszałka i chciałabym pana poprosić, aby właśnie z perspektywy wnuka marszałka Piłsudskiego zdradził nam pan taką tajemnicę, co szczególnego jest w Milusinie i o czymś, co świadczy o jego wyjątkowości. Czy czuć tam jeszcze ducha marszałka? Oj tak, chyba bardzo czuć. To jest miejsce i jedna z naszych powodów, czemu myśmy wybrali Sulejówek i przy dworku stawianie muzeum, bo to jest miejsce, gdzie Józef Piłsudski pisał historię. Pisał tam rok 20, pisał o Narutowiczu, ale również swoim córkom przy obiedzie mówił o historii, przekazywał historię. A więc to miejsce i tak osobiście swoją historię, to co on przeżywał, małym dziewczynkom. Ten duch, przekazywanie, pisanie historii, jest ten duch, który chcielibyśmy tam właśnie podtrzymać. To jest ten duch, który tam promieniuje, który jest tam. Ludzie odczuwają. W ostatnich latach ponad 100 tysięcy ludzi odwiedziło dworek. Z tego powodu, że tam coś czują, że jest. I to jest ta historia, przekazanie tej historii, która tam była pisana, przekazywana, jest to, co my byśmy chcieli w muzeum dalej rozwijać. Ten sam duch. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, a przed nami runda finałowa. Emocje w naszym studiu, mam nadzieję, że również przed monitorami komputerów również sięgają zenitu. Zasady tej rundy są takie same jak w rundach poprzednich. Życzę powodzenia. Zapraszamy. Pytanie pierwsze. W dworku Milusin od lat 50. do czasu odzyskania go przez Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego A. mieścił się urząd gminy. B. mieściło się przedszkole. C. mieściły się mieszkania kwaterunkowe. Poprawna odpowiedź to odpowiedź B. Pytanie drugie. Podaj datę imienin Józefa Piłsudskiego. A. 5 grudnia. B. 19 marca. C. 12 maja. Poprawna odpowiedź na to pytanie to odpowiedź B, 19 marca. Pytanie trzecie. Ulubione kwiaty marszałka to A. tulipany, B. sasanki, C. krokusy. Poprawna odpowiedź to odpowiedź B. Pytanie czwarte. W jaki sposób marszałek w okresie sulejowieckim utrzymywał rodzinę? A. Ze zgromadzonych oszczędności. B. Z przyznanej przez Sejm pensji. C. Z pracy pisarskiej i odczytów.
Już za chwilę przekonamy się, która odpowiedź jest poprawna. Jest to odpowiedź C. I ostatnie pytanie w teście. Najbliższym sąsiadem Józefa Piłsudskiego był pierwszy premier II Rzeczpospolitej. Jak się nazywał? A. Ignacy Jan Paderewski, B. Maciej Rataj, C. Jędrzej Moraczewski. Poprawna odpowiedź to odpowiedź C. Jędrzej Moraczewski. Tym pytaniem, proszę Państwa, zakończyliśmy nasz test. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom. Ja tak nie wiem, czy się przesłyszałam, ale wydawało mi się, że w studio poczułam takie westchnienie ulgi, że to już koniec. W związku z tymi naszymi emocjami, które nam towarzyszą w oczekiwaniu na wyniki końcowe, zapraszam Państwa na materiał filmowy, w którym młodsza córka Państwa Piłsudskich, pani Jadwiga Jaraczewska, opowiada o swoim dzieciństwie spędzonym w Sulejówku właśnie, w Milusinie. Bardzo proszę. Jakiś tłum gości w salonie. Tak, też no to dzieci jest bardzo dużo. Takie znane, prawda, zdjęcie. To jestem ja. To jest Wandzia. To są jakieś inne dzieci z sąsiedztwa. Tutaj był widok taki szerszy, prawda? Tutaj bo teraz... był szerszy widok, dlatego że drzewka były dużo mniejsze. A po których drzewach ale... pani chodziła? Próbowałam. Mam piękne zdjęcie mojej siostry, jak się wspina na sosenkę, ale która to była, to już poznać byłoby trudno, bo one są dużo, dużo większe. Tutaj była taka alejka, którą chodził mój ojciec tam z powrotem, tak jak po pokojach zawsze, jak dużo myślał, to chodził tam z powrotem. Tak? I tutaj była ścieżka zakończona ławeczką. Boisko do krokieta jedno było, tak, bo to taki plac, to nie trzeba było robić tak jak do innych, do tenisa powiedzmy, prawda, że musi być boisko. Krokiet ustawiało się bramki i brało się tą piłeczkę i z tymiśmy i tutaj grały w krokieta i trochę z tamtej strony drewniaka. A mój tata nie grał w krokieta. Nie. Nie, nie. Ani myśmy grały w co? W komórki grałyśmy na przykład. Taka była gra wtedy. Tego w ogóle nie było. To wszystko wyrosło, aż trudno uwierzyć, prawda? Proszę Państwa, dostałam już sygnał, że mamy wyniki naszego testu, a więc nadeszła chwila, na którą czekamy wszyscy. Finał. A więc poznajmy zwycięzcę w kategorii najlepsza szkoła. Pierwsze miejsce, pierwsze liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Tomasza Zana we Wschowie. Gratulujemy serdecznie. Nauczycielem, który najlepiej przygotował swoich uczniów do dzisiejszego testu jest... Pierwsze miejsce, pan Piotr Sobański, pierwsze liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Tomasza Zana we Wschowie. Zwycięzcą naszego testu w Sulejówku został... Została Aleksandra Piekart, zespół szkół numer 1 w Sulejówku.
A teraz czas na ogłoszenie wyników kategorii najlepszy uczeń i poznanie zwycięzcy naszego testu. Miejsce trzecie, Karolina Latek, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Wojciecha Kętrzyńskiego z Kętrzyna. Miejsce drugie, Weronika Jarzębak, drugie liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. I miejsce pierwsze, Katarzyna Latek, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Proszę Państwa, serdecznie gratulujemy. Duże brawa, myślę, należą się naszym zwycięzcom teraz. Każdy z uczestników będzie mógł też już za chwilę na swoich komputerach sprawdzić swój indywidualny wynik. Zobaczycie tam ilość udzielonych przez Was poprawnych odpowiedzi, a także stratę czasową do zwycięzcy. No i chyba nie będziemy dłużej trzymać w niepewności naszych uczestników w studio. A więc kto był najlepszy w naszym studio? Miejsce pierwsze, drużyna Bank Zachodni WBK. Gratulujemy. Zapytam zwycięzców, bo inaczej nie wypada. Wiedza, łód szczęścia, co zwyciężyło? No, wiedza, oczywiście, że wiedza. Pytania były coraz trudniejsze, coraz łatwiejsze. Myśmy się tak podzieliły. Dla mnie były coraz łatwiejsze. Mam wrażenie, że koleżanka brawowała na początku zdecydowanie. A jak przygotowywały się panie do tego testu, podzieliłyście się jakoś materiałem? Nie, myśmy się dzisiaj poznały. Czyli to jest suma wiedzy. Tak, dokładnie tak. Wspaniale, bardzo gratulujemy serdecznie. Bardzo proszę teraz pana dyrektora Krzysztofa Jaraczewskiego o wręczenie nagród wszystkim naszym uczestnikom. Myślę, że możemy tutaj jeszcze raz, chyba należą się brawa wszystkim naszym uczestnikom. Już za moment wręczenie nagród nastąpi. Bardzo proszę. Gratuluję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pan coś powiedzieć? Może też wręczymy, tak, wręczymy upominki wszystkim drużynom. Bardzo proszę. A ja poproszę może o dwa słowa podsumowania tej naszego dzisiejszego wydarzenia. No, wydaje mi się, że to było wspaniałe, wielkie osiągnięcie też techniczne, organizacyjne, ale przede wszystkim szkołom i uczestnikom, uczniów, którzy się do tego tak przygotowywali. Tutaj w studiu chciałem też bardzo pogratulować grupie zwycięskiej, bo też dla mnie było to bardzo przyjemne, że Państwo się pierwszy raz poznały, że to jest wiedza, jest również okazja, żeby się poznać i się dzielić. I może w tym duchu bym chciał to podsumować, że może jeżeli mogę powiedzieć, trochę to jest na podstawie analogii, trochę jak pieczenie ciasta. Ingrediencje się zbiera, poznaje, kupuje się, miesza się według danego przepisu. To jest nasza wiedza i to jest ogromnie ważne, bez tego ciasta nie będzie. Ale również drugiej rzeczy, tego ciasta się nie zje, jeżeli nie ma ciepła do tej wiedzy dodanej. Jeżeli nie ma człowieka, którym tą wiedzą potem operuje po to, żeby to ciasto było użyte do zjedzenia, do skonsumowania i żeby było bez zakalca i żeby one było pożyteczne do jakiejś okazji. Po to my się zbieramy tą wiedzą, żebyśmy się ją mogli dzielić i ona, żeby coś nam budowało, tak jak ciasto.
Gratuluję i dziękuję za ciasto. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja na zakończenie również chciałabym jeszcze raz podziękować wszystkim uczniom, ich nauczycielom za udział w naszym teście. Dziękuję także gościom i ekspertom w studio. Dziękuję uczestnikom, którzy dzielnie bardzo walczyli. I zapraszam do śledzenia działań Muzeum Józefa Piłsudskiego na stronie internetowej www.muzeumpiłsudski.pl, Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia.